Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wyjdź do Świata. Cześć. Pozdrawiam Was z Mauritiusa. Chcę Was bardzo serdecznie uściskać z tego miejsca i chcę Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby zaplanować swoje wakacje na Mauritiusie, na rajskim Mauritiusie, na rajskiej, egzotycznej wyspie, która ma do zaoferowania bardzo, bardzo dużo. Więc dzisiaj opowiem trochę o ciekawostkach, o historii, bo wyspa ma historię i przeszłość kolonialną i o kilku atrakcjach, które warto na Mauritiusie zrobić, zobaczyć, doświadczyć, o pamiątkach z Mauritiusa i mam nadzieję, że będę mogła Cię zainspirować i mam nadzieję, że zaplanujesz swoje wakacje na rajskiej wyspie. Zaczynamy! Jeśli słuchałaś wcześniejszego odcinka podcastu, to wiesz, że także nagrywałam na Mauritiusie, ale wiesz już też, co można zobaczyć na południu wyspy. Jeszcze wcześniej nagrywałam odcinek o tym, jak znaleźć raj na Mauritiusie i o tym, jak spędziłam tutaj swojego czasu, Sylwester i Nowy Rok, a dzisiaj pomyślałam sobie, że jeszcze trochę ciekawostek i takiej przeszłości właśnie kolonialnej tej wyspy, bo tak jak powiedziałam na samym początku, Mauritius ma bardzo dużo do zaoferowania i ja dzisiaj bardzo chciałabym Cię zainspirować i pokazać Ci, że naprawdę tak jest. Więc przede wszystkim właśnie może zacznę od tej przeszłości kolonialnej, bowiem dzisiaj Mauritius jest niezależnym krajem, niepodległym krajem, ale tak naprawdę jeszcze do niedawna był kolonią brytyjską. I tutaj możemy spotkać pozostałości po tej kolonii brytyjskiej, jak urzędowy język angielski czy ruch lewostronny. Natomiast to, co jest ciekawsze, to to, że zanim Wielka Brytania posiadała jako swoją kolonię Mauritius, to wcześniej mieliśmy tutaj kolonię francuską, a jeszcze wcześniej holenderską. Tak naprawdę zaczęło się od Holendrów, później była Francja, później była Wielka Brytania i te wpływy tutaj się mieszają, to znaczy wpływy tak naprawdę francuskie i brytyjskie. Wyspa jest ukochana przez Francuzów, bardzo popularna destynacja Francuzów, zresztą całkiem niedaleko, dokładnie 40 minut samolotem, leży wyspa Réunion, która jest zamorskim terytorium Francji. Tak na marginesie, kiedy potrzebowałam sobie przedłużyć wizę, kiedy tu mieszkałam, to właśnie poleciałam na Réunion, bo to jest w zasadzie terytorium Unii Europejskiej, więc wyleciałam do najbliższego możliwego portu i wróciłam sobie, żeby przedłużyć wizę, bo byłam wtedy też na wizie turystycznej. Ale dlaczego nie powiedziałam o Holendrach, że tutaj ich wpływy się zaznaczają? Ano dlatego, że Holendrom przypisuje się na wyspie całe zło. Holendrom przypisuje się wyginięcie ptaka dodo, wyginięcie żółwi olbrzymich, bo dzisiaj na Mauritiusie spotkamy żółwie olbrzymie, ale żółwie olbrzymie żyją na terenie parku La Vanille, waniliowego parku krokodyli i żyją w rezerwacie, zostały zresztą tutaj sprowadzone z Seszeli. Żółwie olbrzymie, które były tutaj endemicznie, które tutaj żyły, wyginęły, zostały też między innymi zjedzone i tak samo stało się z ptakiem dodo. I mówi się, że Holendrzy doprowadzili tą wyspę do zniszczenia, do ruiny i później ją opuścili. Więc później była kolonia francuska, kolonia brytyjska i tak naprawdę dużo było sporów między tymi dwoma państwami i nawet w hotelu, w którym ja jestem, jest restauracja 1810, tak się nazywa i dowiedziałam się, że w 1810 roku była bitwa między Francuzami i Brytyjczykami i nawet jest tutaj zatopiony wrak. A to mnie z kolei zainteresowało i dlatego w ogóle się o tym dowiedziałam, bo ja nurkuję. Jak wiecie, a może nie wiecie, to nurkuję i bardzo, bardzo lubię nurkowanie do wraków. Więc całkiem niedaleko tego miejsca, gdzie ja jestem, na wschodzie wyspy, tutaj jest zatopiony wrak z 1810 roku. Jeśli kogoś z Was interesuje temat tej historii, tej przeszłości kolonialnej, to bardzo polecam Wam. Akurat ja jestem tutaj na wschodzie wyspy, niedaleko Maeburga i w Maeburgu jest muzeum.
Muzeum, muzeum w przepięknym domu kolonialnym zresztą, i tam oprócz tego, że można zobaczyć szkielet ptaka Dodo, to można doświadczyć i poznać bardziej tą historię kolonialną wyspy, tą przeszłość wyspy. Są mapy, są właśnie różne takie ciekawe obrazy, zdjęcia, fotografie. Jest ten szkielet ptaka Dodo, tak na marginesie, i to muzeum bardzo polecam. Zresztą sam budynek, tak jak powiedziałam, w byłym domu kolonialnym to muzeum się mieści. Jest naprawdę spektakularny i naprawdę warto się tam wybrać. Zresztą Meyburg to miasteczko, gdzie ja teraz przebywam w hotelu, także jest warte uwagi. Mieści się tam targ, mieści się tam właśnie to muzeum. Wybrzeże jest naprawdę przepiękne i bardzo polecam się tutaj zatrzymać. Zresztą niedaleko jest Blue Bay, czyli błękitna zatoka. Tutaj można posnurkować, tutaj można wypłynąć na wycieczkę taką łódką z przeszklonym dnem i w ogóle tak naprawdę na całej wyspie można nurkować. Ja tym razem nurkowałam na tej części wyspy, tutaj właśnie na wschodzie, i powiem Wam, że byłam w Lobster Cave, czyli w jaskini lobsterów, czyli homarów, tak to jest po polsku. Widziałam dwa żółwie wczoraj, więc w ogóle bardzo, bardzo polecam nurkowanie, i nurkowanie na Mauritiusie jest mega. Jeśli słuchaliście wcześniejszego odcinka podcastu, tego pierwszego o Mauritiusie, to być może wiecie i pamiętacie, jak podczas nurkowania spotkałam delfiny. Zresztą, jak już jesteśmy przy delfinach i troszkę już porzucając tą przeszłość kolonialną wyspy, chociaż warto wspomnieć o tym, że domy kolonialne tutaj są, można je zwiedzać, i ja w ostatnim odcinku podcastu mówiłam o domu Chete, i ten czy inny bardzo, bardzo polecam. Można zwiedzić, można zatrzymać się w takim domu, można skorzystać z restauracji, bo wiele z tych domów jest dzisiaj właśnie wykorzystywana na tego typu, do tego typu celów, i na przykład mieszczą się tam restauracje, czy mieszczą się tam pokoje do spania, czy mieszczą się tam muzea, więc polecam zainteresować się tym tematem, a na pewno polecam ten dom Chete, który widziałam tutaj dokładnie kilka dni temu. Wracając zatem do delfinów, bardzo polecam Wam spotkanie z delfinami, i ja miałam dużego farta te kilka lat temu, kiedy podczas nurkowania delfiny przypłynęły do nas spontanicznie. Generalnie podczas pobytu na Mauritiusie można skorzystać z atrakcji, jaką jest wycieczka na delfiny. I tutaj od razu jest wielki mój wykrzyknik i alert. Koniecznie, jak będziecie się wybierali, koniecznie upewnijcie się, że jedziecie tam naprawdę wcześnie. Ja nie polecam bukowania takich wycieczek zorganizowanych, takich, że zbierają się ludzie i jadą razem na wycieczkę. Akurat w tym przypadku tego nie polecam. Polecam zorganizowanie tego na własną rękę, jako trip taki indywidualny, czy zebrać się grupą i dogadać się, żeby ta łódka wypłynęła stosunkowo wcześnie, bo jeśli tego nie zrobicie, to będziecie brali udział w spędzie turystycznym. I wtedy nie jest to przyjemne, nie jest to miłe dla oka, kiedy zaczyna się pogoń tak naprawdę za tymi delfinami. Dlatego ja bardzo, bardzo, bardzo rekomenduję to, żeby wybrać się naprawdę wcześnie. I my tak właśnie tutaj zrobiłyśmy. I naprawdę, naprawdę wybierzcie się wcześnie. I w zasadzie, jeśli chodzi o te delfiny, to najwięcej wycieczek, a przynajmniej tak jak ja słyszałam, zaczyna się z zachodu wyspy, niedaleko miasteczka Flickenflack. Powiem Wam, że podczas tego wyjazdu to było niesamowite, bo my spotkałyśmy w zasadzie dwa rodzaje delfinów. Najpierw były takie duże delfiny, które nie pamiętam, jak się nazywają, ale są takie duże i takie przyjazne i same podpływają i są powolne. A później spotkałyśmy te szybkie, małe delfiny, które naprawdę, naprawdę są szybkie. I w ogóle podczas tego wyjazdu miałyśmy dużo szczęścia, bo oprócz tego, że rano spotkałyśmy te delfiny,
to wracając w ogóle z tej wycieczki, bo tam jeszcze miałyśmy lunch, było naprawdę miło, widziałyśmy Crystal Rock, to w ogóle też jest ciekawostka, bo Crystal Rock właśnie na zachodzie wyspy to jest evenement, bo to jest rafa kolorowa, która wystaje poza wodę, poza ocean i to jest żywa rafa kolorowa. Więc na maksa w ogóle też polecam to, można to połączyć z tymi delfinami, później można zjeść sobie lunch na wyspie, jest naprawdę, naprawdę miło. I później, jak wracałyśmy po południu z tej wycieczki, to zdarzyło się coś, co nie zdarza się jakoś super często, że jeszcze te delfiny do nas podpłynęły. Więc bardzo polecam spotkanie delfinów na Mauritiusie. Zresztą, no jak mnie słuchacie, to wiecie, że ja kocham zwierzęta wodne, ja kocham wodę i też o tym było dużo w odcinku o Malediwach. Tym razem jeszcze dowiedziałam się o jednej rzeczy, o jednym spotkaniu na Mauritiusie, o którym nie wiedziałam i moje tutaj dziewczyny, które ze mną były na wyjeździe, wybrały się na to podczas tego pobytu i było to oglądanie wielorybów. I powiem szczerze, że słyszałam o rekinach na Mauritiusie, o nurkowaniu z rekinami, o delfinach, o żółwiach, o rybach egzotycznych, ale nie słyszałam o wielorybach. I naprawdę to też robi wrażenie. Wieloryby, oglądanie wielorybów, no to są totalnie majestatyczne, mistyczne tak naprawdę spotkania. Bardzo polecam, tylko jak będziecie chciały zabukować sobie taką wycieczkę, upewnijcie się, że jest to sprawdzone źródło, że są to osoby, które szanują świat wodny i zwierzęta wodne i że nie robią tym zwierzętom przede wszystkim krzywdy. I może w tym miejscu polecę Wam Agatę, Polkę, która mieszka na Mauritiusie, z którą miałam okazję się spotkać i współpracować przy okazji tego wyjazdu. I powiem Wam, że Agata naprawdę mieszka tutaj, żyje tutaj, robi super robotę, organizuje wycieczki. My właśnie podczas tego wyjazdu korzystałyśmy z wycieczek Agaty i z znajomości Agaty tak naprawdę i z wiedzy Agaty, więc ja Wam podlinkuję kontakt do tej wspaniałej przewodniczki na Mauritiusie, więc jeśli będziecie sobie chciały zabukować tutaj wakacje, zorganizować wycieczki, to koniecznie piszcie do niej, a ode mnie możecie wziąć dużo inspiracji, gdzie, kiedy, jak i co na tym Mauritiusie można robić. Jak jesteśmy przy tym świecie wodnym, to może jeszcze na chwilę wrócę do tego nurkowania. I ja miałam przyjemność nurkować na północy wyspy, teraz na wschodzie i raz na zachodzie. Tam jest takie super miejsce, katedral. I w ogóle ja bardzo chcę do tego miejsca katedral wrócić. Jest niesamowite, ale wtedy jak nurkowałyśmy z moją koleżanką Marketą Czeszką, z którą tak na marginesie się wczoraj spotkałam tutaj na kawie. To było niesamowite, bo 5 lat temu razem mieszkałyśmy, a teraz spotkałyśmy się na kawie po 5 latach, żeby pogadać. No więc jak nurkowałyśmy wtedy te 5 lat temu w tym Flick and Flack na tym zachodzie wyspy, to powiem Wam, że były bardzo fatalne warunki. I ja bym chciała wrócić do tego katedral, to jest mega miejsce. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Mauritius podwodny ma dużo do zaoferowania. Można spotkać zwierzęta, można zobaczyć rafę kolorową, można zobaczyć takie powulkaniczne tak naprawdę skały pod wodą, bo Mauritius jest wyspą powulkaniczną, tak jak i Reunion. I to, co też chcę powiedzieć, że każde wybrzeże tutaj jest inne do nurkowania. Więc naprawdę polecam. Sama jeszcze chcę zeksplorować południe wyspy pod wodą, wrócić na zachód. No i bardzo, bardzo, bardzo nurkowanie Wam polecam. Są tu też inne sporty wodne, takie jak kitesurfing. Jest mega popularny kitesurfing. Osobiście nie miałam okazji próbować, ale takie miejsce, które Wam polecę, najpopularniejsze i jednocześnie najpiękniejsze na kitesurfing, to jest góra Lemur i okolicy góry Lemur. Góra Lemur to w ogóle jest mega miejsce, bo po pierwsze zjawiskowe, po drugie to przy górze Lemur jest iluzja podwodnego wodospadu, opowiadałam o tym ostatnio. Przy górze Lemur są właśnie punkty kitesurfingowe i na górę Lemur można zrobić także trekking. Ja ten trekking zrobiłam
I powiem Wam, że no, robi ogromne wrażenie. Jeśli ten temat Cię zainteresował, to o tym było w pierwszym odcinku podcastu o Mauritiusie, jak to zrobić i jak to wygląda. Natomiast warto. Warto zrobić ten trekking, aczkolwiek jest dość wysiłkowy i no, chyba rekomendowałabym, żeby wybrać się tam z przewodnikiem, i to mówię zupełnie szczerze, bo w pewnym momencie jest podejście po kamieniach do góry, a jak się schodzi, to tyłkiem do zbocza. Więc rozważcie przewodnika, a iluzja podwodnego wodospadu przy górze Lemor tylko i wyłącznie z helikoptera albo z hydroplanu, czyli mówiąc wprost z lotu ptaka. No to może co z tego Mauritiusa można przywieźć? Ano można przywieźć wino z liczy i w ogóle jak będziecie tutaj w sezonie, to bardzo polecam Wam liczy. Można przywieźć herbatę z pól herbacianych Błaszeri. Można przywieźć kawę Chamarel i powiem Wam, że jestem trochę zaskoczona, bo jak byłam tutaj 5 lat temu, to tą kawę można było normalnie kupić w marketach. Teraz tą kawę można kupić tylko i wyłącznie przy ziemi Chamarel. To jest ta ziemia siedmiu kolorów i cały rezerwat Chamarel. I no, ona podrożała dwukrotnie. Więc dlaczego? Dlatego, że to jest kawa hodowana w specyficzny sposób. To jest mega rzadka kawa. To jest towar deficytowy i powiem Wam, że naprawdę ten smak jest mega specyficzny, jest mega pyszny i jak będziecie tutaj, to koniecznie przy ziemi siedmiu kolorów kupcie tą kawę Chamarel. Jeśli będziecie mieli okazję tutaj być, to region Chamarel, kawa Chamarel i jestem przekonana, że będzie Wam smakowała. No i z napojów mamy jeszcze rum. To w zasadzie można przypisać akurat Holendrum, chyba jakiś plus ich bytności na wyspie, że rozpoczęli tutaj uprawy trzciny cukrowej właśnie pod produkcję rumu, bo rum robi się właśnie z trzciny cukrowej i Mauritius słynie z tego rumu, słynie z trzciny cukrowej i właśnie nawet jak się przejeżdża przez wyspę, to wielokrotnie towarzyszą nam te plantacje trzciny cukrowej, więc powiem Wam, że jest co tutaj kupować, jest co tutaj testować, jeść, na pewno też można przywieźć dobrą wanilię i wszelkiego rodzaju esencje waniliowe, różnego rodzaju też z trzciny cukrowej, torby, co tam jeszcze, no jakieś koszyki takie a la wiklinowe, naprawdę jest to stąd przywozić, można próbować, eksplorować, poznawać tą wyspę. I to, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to, że to jest wyspa mega multikulturowa, multiwyznaniowa i to, co jest najfajniejsze, to w tych multi różnych aspektach tutaj wszyscy ze sobą żyją w wielkim pokoju. Dlaczego w ogóle ta wyspa jest taka multikulturowa i skąd w ogóle aż trzy główne wyznania na wyspie? Bo mamy tutaj dominujący hinduizm, mamy islam i mamy chrześcijaństwo. To właśnie wiąże się trochę z tą przeszłością kolonialną wyspy, a mianowicie na wyspie funkcjonowało niewolnictwo. I w pewnym momencie Wielka Brytania zrobiła tak zwany wielki eksperyment, on się tak nazywał, wielki eksperyment, i do pracy przy plantacji trzciny cukrowej zaczęto ściągać z Indii pracowników. I byli to pracownicy, a nie niewolnicy. I tutaj właśnie do portu i do stolicy wyspy oni dopływali statkami, przechodzili kwarantannę przez określony czas i zostawali wysyłani, kierowani do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Z tego czasu przybyło tutaj mnóstwo pracowników z Indii i no, zostało na wyspie. No i o tym warto wspomnieć, że ten wielki eksperyment i napływ pracowników z Indii doprowadził do zniesienia tutaj niewolnictwa. No ale z potomków niewolników jakby cały czas wywodziły się i wywodzą się kolejne pokolenia tak zwanej ludności lokalnej kreoli. No więc mamy ludność kreolską, mamy tych napływowych Hindusów, no i mamy całą rzeszę Francuzów, przybyszów z Europy, potomków tak zwanej arystokracji francuskiej, później całą ludność europejską, która przybyła na Mauritius właśnie po to, żeby założyć tutaj swoje biznesy, żeby prowadzić tutaj swoje działalności. No i stąd właśnie ta wyspa jest tak bardzo różnorodna, tak bardzo kolorowa i to, co Wam chcę powiedzieć, to to, że tutaj wszyscy żyją w wielkim
wielkiej przyjaźni, wielkiej tolerancji i koło kościoła katolickiego jest meczet, a dalej obok za rogiem świątynia hinduska. Tutaj celebruje się wszystkie święta, tutaj ludzie są przyjaźni, pozytywnie nastawieni, bardzo pomocni i no nie tak jeszcze powiem wprost zniszczeni przez masową turystykę. Także przyjeżdżajcie na Mauritius, planujcie swoje wakacje na rajskiej wyspie, wyruszcie w poszukiwaniu swojego osobistego raju i mam nadzieję, że mogłam Was dzisiaj zainspirować właśnie do tych poszukiwań. To był kolejny odcinek podcastu o Mauritiusie, o tej rajskiej wyspie, o ciekawostkach, o historii, o przeszłości i odsyłam Was także do wcześniejszych odcinków o Mauritiusie, które jak najbardziej podlinkuję, a tymczasem jeszcze z Mauritiusa pozdrawiam, ściskam, życzę wspaniałego dnia i pamiętaj, wyjdź do świata i spotkaj siebie. Do usłyszenia. Cześć.